Witajcie rodacy. Eistech wypuścił drugą wersję swojego Bifrosta. Otrzymaliśmy tu zdecydowanie więcej, dlatego sprawdźmy ten model BT. Front opakowania bardzo minimalistyczny, jedynie z połową tracera, a na bokach nie ma detali technicznych. Urządzenie jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas podróży przez miękką gąbkę. W środku znajdziemy krótki kabelek USB-A do C, by naładować baterię, jest przejściówka z gwintu M14 na M11, no i imbusik, by sobie pomóc w razie potrzeby. Miłym akcentem jest podziękowanie za zakup, możliwość przedłużenia gwarancji i naklejki producenta. Nie zabrakło instrukcji obsługi w języku angielskim, a ta wyjaśni Wam dosłownie wszystko. Tak wygląda Bifrost BT od razu po wyjęciu. Waży 71 gramów, więc naprawdę mało, ale jakość użytego aluminium jest naprawdę wysoka, więc nie martwcie się, że go uszkodzicie w przypadku jakiegoś uderzenia. Spasowanie wszystkich komponentów jest idealne, czuć tutaj dobrą jakość, ale w przypadku odporności na warunki pogodowe nie mogło być inaczej. Na bokach nie ma wiele, jedynie znajdziecie numer seryjny czy pełną nazwę produktu. Poza tym dominuje tu wyłącznie czerń. Pod spodem jedynie kilka informacji, że Eistech wykonany jest w Tajwanie, no i tutaj też wkręcamy dołączony adapter. Najważniejsze oczywiście jest z przodu. Tu producent umieścił diody LED, które będą mogły generować wszelakie kolory i dodatkowo Bifrost może imitować płomienie. W pierwszym Bifroście zmienialiśmy tryb czy kolory, odkręcając tył i generalnie tu też tak można robić, ale na szczęście to odeszło do lamusa, bo producent umieścił moduł Bluetooth i wszystko sobie możemy skonfigurować na apce, co jest mega wygodniejsze. Jest kilka trybów, sliderem sobie ustawimy dokładnie kolor świecenia albo przełączymy w normalny tryb tracera. Tu szanuję za opcję sniper, bo jak wiemy nie zawsze chcemy być widzialni, więc dostosujemy co która kulka ma się naświetlać. Dość szokującym dla mnie patentem jest jednak to, że mamy tu nawet chronograf. Działa naprawdę dobrze, zresztą zobaczcie sami. Przy zakupie weźcie od razu paczkę kulek Extreme Precision czy Precision Great. Są to producenta BBski i na nich na 100% naświetlanie będzie poprawne. Ich jakość jest topowa, każda waży tyle samo, nie ma odkształceń, a i celność jest tip-top. Reasumując, Eistech od już wielu lat uchodzi za jednego z najlepszych, jeżeli chodzi o akcesoria do Airsoftu i tym razem znowu nie zawiódł. BT to mały, ale naszpikowany technologią tracer, do tego naprawdę dobrze wykonany i najważniejsze, działa idealnie w każdych warunkach. Śmiało możecie go kupić, a się nie zawiedziecie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!